Znajdujemy się w szpitalu powiatowym w Szamotułach, który w ostatnim czasie odnotował wzrost liczby porodów. Jakie są tego powody? Zapraszamy do obejrzenia materiału. Przyjście dziecka na świat to wyjątkowy moment dla każdego przyszłego rodzica. Dlatego tym bardziej warto wybrać miejsce, w którym nasz skarb od pierwszych chwil poczuje się bezpieczny. Tak jest właśnie na porodówce w Szamotułach. Powód? Otwartość na drugiego człowieka. Ekipa, która w tej chwili zanotowała taki wzrost, to jest ta sama ekipa, która była. Ta sama ekipa doświadczonych, świetnych położnych. Ale dostały panie zielone światło na to, żeby się otworzyć na pacjentki, na social media. Dostały zielone światło na to, żeby słuchać, pytać i wyciągać wnioski. I myślę, że to bardzo zaowocowało, że jesteśmy otwarci i bardzo aktywni na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie facebookowej całego szpitala, na naszej szamotulskiej porodówce. I to na pewno zaowocowało. Część kobiet rodzących to właśnie kobiety z powiatu szamotulskiego, a jakie z powiatów ościennych czy z innych regionów? Bo jak wiemy, w Czarnkowie na przykład w szpitalu porodówka została zamknięta i zastanawiam się, jaki wpływ na przykład taka sytuacja miała na to, że część pań mogło właśnie tutaj do Szamotu przyjechać. Nie mamy jeszcze danych za 23. One są właściwie dopiero teraz formowane przez nasz dział statystyki. Natomiast wiemy to już z takich pobieżnych oględzin, że pań z powiatu szamotulskiego, szamotulanek, jest dużo więcej na naszej porodówce niż było to w ubiegłe lata. Jak to będzie się rozkładać na sąsiednie powiaty, tego jeszcze nie wiemy. Ale podejrzewam, no bo skoro liczba porodów zdecydowanie urosła w stosunku do 2022, na pewno będzie też więcej z ościennych powiatów. Ale to nie tylko powiat czarnkowski, to również powiat nowotomyski, gdzie wiemy, że od ponad 2 lat niestety jest dział położniczy w ogóle zamknięty. Tam tylko funkcjonuje ginekologia. W Czarnkowie pandemia właściwie zamknęła oddział, w ogóle oddział jako położniczo-ginekologiczny. W Trzciance jest zdecydowanie mniejsza ilość porodów. To jest bardzo zastanawiające, bo bardzo fajne. Ja tam miałem przyjemność też pracować przez 3 miesiące. Bardzo fajna ekipa. Co się stało? Czy do nas zaczęły przyjeżdżać? Może. Czyli rozumiem, cieszycie się Państwo, że macie więcej pracy w związku z większą liczbą porodów? No tak, po to przychodzimy tutaj, po to pracujemy na naszej porodówce. Proszę pamiętać, że Pan wspomniał więcej pracy, ale oddział położniczo-ginekologiczny to nie tylko oddział położniczy, to również oddział ginekologiczny, a tamten oddział to oddział, głównie oddział operacyjny. Tam też znaczący wzrost zanotowaliśmy ilości pacjentek. Terminy do operacji planowych nie są długie, ale zauważyłem, że się znacząco wydłużyły nawet w stosunku do początku 23, no i końcówki 22. Ja jestem tutaj ordynatorem, mam przyjemność prowadzić ten zespół od września 22. I od tego czasu jak się zmieniał ten oddział i jakie są perspektywy w ogóle rozwoju tego miejsca? Jakie macie Państwo potrzeby i jakim sprzętem możecie się pochwalić? Bez przychylności dyrekcji nie moglibyśmy się rozwijać. Tak, to jest prawda. Otrzymaliśmy w krótkim czasie sporo drobnego sprzętu. Właściwie na dniach dostałem informację, że będzie kolejna dostawa drobnego sprzętu. Dużo sprzętu na blok operacyjny, które są dla nas. A co do samego oddziału, mamy nowy USG. Mamy świetny sprzęt, nowy sprzęt do zapisu i monitorowania czynności serca płodu z centralnym monitoringiem. Mamy trochę sprzętu takiego drobnego, który pomaga nam w takiej codziennej pracy i z tym też nie ma problemu. Jest w czasie teraz, otrzymaliśmy informację, że znalazły się jednak pieniądze na kolejne etapy rozwoju, jeśli chodzi o zaopatrzenie sprzętu. Jest w oczekiwaniu fotel ginekologiczny do pokoju
przyjęć, tak na oddział ginekologiczny, jak i na oddział położniczy. To jest dosłownie na czasie do realizacji. No i czekamy trochę już zniecierpliwieni jednak mimo wszystko na odmalowanie poszczególnych elementów naszych oddziałów. Już jest projekt oddziału ginekologicznego i jest w trakcie opracowywania projekt remontu porodówki. I to będzie przyciągać na pewno pacjentki. Nazywam się Magdalena Grabus-Misiak, jestem kierownikiem oddziału noworodkowego w szpitalu w Szamotułach i pracuję tu już od 2012 roku. Jakie badania są przeprowadzane, jeśli chodzi o noworodki? No, badania wszystkie te zalecane i według ustawy o opiece okołoporodowej, czyli pobieramy badania przesiewowe, podajemy witaminę K, zabieg Credego i wykonujemy wszystkim naszym dzieciom USG prześciemieniowe jamy brzusznej. Tak rutynowo jesteśmy wszyscy tutaj po kursach USG, mamy sprzęt, który jest przeznaczony tylko dla naszego oddziału i tutaj się znajduje. I poza tym mamy, przyjeżdża do nas radiolog dziecięcy, bardzo dobry, który, dzięki któremu możemy tutaj lepiej diagnozować i pomóc dzieciom. A przed jakim urządzeniem stoimy teraz? To urządzenie służy do badania w kierunku siniczych wad serca. Badamy pulsoksymetrycznie saturację na górnej kończynie prawej i na dolnych kończynach i tym sposobem wykrywamy ewentualną siniczą wadę serca. A w jaki sposób tatusiowie mogą uczestniczyć w tym ważnym dla nich momencie? Wszystkich przyszłych ojców zachęcamy bardzo serdecznie do kangurowania dziecka, czyli do kontaktu skóra do skóry. Zawsze przygotowujemy przyszłych ojców w szkole rodzenia, prowadzimy bezpłatną edukację przedporodową, na którą przychodzą właśnie i ojcowie przyszli i przyszłe matki. Tam mówimy im o możliwości kangurowania dziecka, o tym kontakcie skóra do skóry i zawsze, jeżeli ciąża kończy się porodem fizjologicznym, to jest taka możliwość na bloku porodowym. Wtedy może kangurować matka, może kangurować ojciec. Natomiast po cięciu cesarskim kangurowanie odbywa się właśnie tutaj, w tym pokoju, w oddziale noworodkowym. Są to wtedy dzieci urodzone metodą cięcia cesarskiego. Jakbyśmy jeszcze mogli wytłumaczyć, czym jest kangurowanie dla osób, które nie orientują się? To prawda. Na fotelu wsadzamy zawsze ojca. Prosimy, żeby się rozebrał do gołego ciała. Przykładamy noworodka takiego rozebranego, wszystkich przykrywamy i to jest właśnie kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry. Śmiało można powiedzieć, że kontakt nie tylko skóra do skóry jest na szamotulskiej porodówce na najwyższym poziomie. To nie tylko zasługa personelu, ale także sprzętu. Wszystkie aparaty KTG, zarówno te tutaj na bloku porodowym, jak i w oddziale położniczym, są podłączone do systemu okołoporodowego. Jednoczasowo w dyżurce zarówno lekarskiej, jak i w dyżurce położnej możemy obserwować wszystkie zapisy, które w danym momencie są podłączone u pacjentek ciężarnych. Na bloku porodowym mamy też dostępną telemetrię, czyli bezprzewodowe sczytywanie czynności serca dziecka i czynności skurczowej mięśnia macicy. Jest to bardzo duże udogodnienie zarówno dla matki, przede wszystkim dla przyszłej matki, jak i dla personelu. Jak widać i słychać, szamotulska porodówka oferuje wyjątkowo przyjazne warunki dla przyszłych mam i tatusiów. Ten ważny i wyjątkowy moment dla wielu par staje się mniej stresujący. A to nie wszystko. A jakie formy wsparcia oferuje szpital mamom przed i po porodzie? Przed porodem prowadzimy edukację przedporodową dla kobiet w ciąży tutaj z okolic Szamotu, z całego powiatu i z powiatów ościennych. Jest to edukacja przedporodowa w formie warsztatowej prowadzona przez położne pracujące w oddziale ginekologiczno-położniczym. Prowadzimy również warsztaty laktacyjne. To jest takie przygotowanie do przyszłego karmienia piersią. Te warsztaty laktacyjne są
są również bezpłatne. One są zarówno dla matek, jak i dla ojców. Oprócz tego na każdej sali mamy przygotowane dla każdej matki tablice edukacyjne związane z karmieniem piersią. Przygotowała je nasza położna Karolina, która jest certyfikowanym doradcą laktacyjnym. Jest to jej projekt autorski. Także każda pacjentka ma dostęp do tego instruktażu praktycznie przez całą dobę. Oprócz tego panie pielęgniarki noworodkowe, jak i położne z oddziału położniczego codziennie pomagają w pielęgnacji noworodka, w karmieniu piersią. Aktywnie prowadzimy fanpage Szamotulska Porodówka. Zapraszamy wszystkie kobiety ciężarne do polubienia tej strony. Umieszczamy tam informacje z życia oddziału, to co interesuje nasze przyszłe pacjentki. Umieszczane tam są też zdjęcia naszych nowonarodzonych dzieci, które wykonuje też pielęgniarka noworodkowa pani Agnieszka. Są to piękne zdjęcia, to pomaga im cały zespół w ich wykonywaniu. Szamotulska Porodówka to jest zespół. To jest zespół wspaniałego zespołu położnych, pielęgniarek noworodkowych, lekarzy neonatologów, ale też pediatrów i lekarzy położników. Jest to praca zespołowa. Bardzo nam zależy na opiniach pacjentek. Często prosimy też nasze pacjentki przy wyjściu do domu, aby wypełniły ankietę Fundacji Rodzić po Ludzku. Dzięki tej ankiecie poprawia się jakość usług oferowanych na każdej porodówce w Polsce. Dzięki opiniom pań, które rodziły u nas w poprzednich latach, ale też i w tym roku, jesteśmy zawsze, jeżeli chodzi tutaj o Wielkopolskę, w rankingu w pierwszej trójce. Tutaj zawsze bardzo serdecznie dziękujemy paniom, że poświęcają trochę tego czasu na wypełnienie ankiety, ale chciałabym tutaj podkreślić, że te opinie, które są tam zawarte, wszystkie opinie, to jest praca całego zespołu, czyli wszystkich pań położnych, pielęgniarek, lekarzy pediatrów i lekarzy położników. Serdecznie zapraszamy wszystkie panie ciężarne do porodu na Szamotulskiej Porodówce. Polubcie nas na Facebooku, obserwujcie nas i zapraszamy.